kolejny rok liturgiczny. Trwa 4 niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia. Słowo Adwent oznacza przyjście, objawienie. Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie około 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia, to jest 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego. Co za aluzja do narodzin Chrystusa. Pewne jest, że przed 354 rokiem Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu zredagowanym przez sekretarza papieża świętego Damazego. Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia, Adwentu, pochodzą z Galii, dzisiejsza Francja, i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia, dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego. Biskupi zachęcali do należytego przygotowania się do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech. W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI wieku. Trwał on pierwotnie 6 tygodni, zaś od pontyfikatu świętego papieża Grzegorza Wielkiego już 4 tygodnie. Zyskał on ponadto poza estetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia charakter eschatologiczny, czyli przygotowanie do ostatecznego przyjścia Chrystusa, paruzji. Potwierdza to też fragment pierwszej prefacji adwentowej. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy. Adwent jest okresem radosnego i pobożnego przygotowania do Dnia Narodzin Pana. Obchodzi się go do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny, jak kiedyś. Warto jednak powziąć stosowne postanowienia wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężały wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka jak potrzask. Ostrzeżenie to dotyczy dnia sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym Narodzeniem? Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarz z 1969 roku mówią, że Adwent rozpoczyna się od pierwszej nieszporu w niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed pierwszymi nieszporami Narodzenia Pańskiego. Pierwsza część od pierwszej niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję, ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. W liturgii słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej słyszymy: Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście, ogłosił Jego obecność wśród ludu. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu zapowiadają więc przyjście Mesjasza. Spełnia się oczekiwanie ludu wybranego. Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ono od 16 do 24 grudnia. Każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się przyjścia. Liturgii przy świętej doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego Testamentu Jana Chrzciciela. Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Liturgia zachęca nas do umiłowania rzeczy niewidzialnych, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Mówi także o wymianie przez Chrystusa losu ludzkiego, przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej. Skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko, o ileż wywyższył godność człowieka? Charakterystyczną cechą drugiej części Adwentu są odmawiane codziennie antyfony oparte o obrazy i symbole biblijne, które weszły do liturgii adwentowej od IX wieku. Są to tak zwane antyfony o, bowiem każda z nich rozpoczyna się od wyrazu o. O Sapientia, o Adonai, o Radix, Jesse, o Clavis David, o Oriens, o Rex Gentium, o Emmanuel. W odnowionej liturgii znalazły one swoje miejsce jako wersety w aklamacji Alleluja przed Ewangelią. Trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą Gaudete, radości, w liturgii używamy różowego koloru szat, jest podkreśleniem radosnego charakteru oczekiwania na Chrystusa. Oczekiwania aktywnego, czynnego, z postawą czuwania, a nie z rękami w kieszeni. Niech biodra wasze będą przepasane, w rękach waszych niech płoną pochodnie, mówi Chrystus. I to jest postawa czuwania, gotowość do ruszenia w drogę z płonącymi pochodniami, poświęcały drogę. Stąd zewnętrzna oznaka naszego czuwania to lampiony, które zapalamy w czasie mszy paroradnich poświęconych czci Najświętszej Maryi Panny. Lampion jest jednym z symboli adwentowych obok roratki, świecy symbolizującej obecność Najświętszej Maryi Panny. Ustawiona jest obok ołtarza i zapalana w czasie sprawowania mszy świętych roratnich. Wieńca adwentowego, tradycja jego stawiania w kościołach i domach sięga około 1830 roku. Pomysł zrodził się w Niemczech. Pomysłodawcą był protestancki teolog Jan Henryk Wicherny, żyjący w Hamburgu. Zwyczaj ten rozpowszechnił się następnie na pozostałe kraje. Wieniec adwentowy w formie okręgu składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. Symbolika wieńca adwentowego jest następująca. Zielone gałązki, życie, nadzieja, świece, światło, nadchodząca światłość, forma wieńca, krąg, powracający cykl życia kalendarza adwentowego, mającego postać drabiny, po której schodzi do nas figurka symbolizująca nadchodzącego Jezusa. Obecny czas dla Kościoła można nazwać nieustannym adwentem, oczekiwaniem na wypełnienie się czasów. Cały czas pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w oczekiwaniu. Nigdy nie wolno nas zastać śpiących, czyli nie wolno nam zaspać, zagasić lampy naszych sumień. Bądźcie gotowi, Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było nasze przygotowanie w Adwencie.
15 minut po północy, niedziela 2 grudnia. Drodzy Państwo, często bywa tak, że trudno pogodzić to, co jest powinnością, obowiązkiem, koniecznością z tym, co jest przyjemnością i rzeczą oczywistą. A myślę tutaj o tym, że rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Zaczynamy go adwentem jako okresem liturgicznym, a zatem nie sposób nie mówić o tym, że rozpoczynamy ten szczególny czas, a to jest ta konieczność, to jest ten obowiązek, to jest ta powinność. Trudno byłoby, gdyby w Radiu Maryja nie przypomniano o tym, gdybyśmy sobie o tym nie przypomnieli. No, nie sposób też pominąć zasadniczego dla nas faktu, czyli tego, co przeżywamy, czym żyjemy, co nie zakończyło się, lecz trwa, bo przecież nie odbębniliśmy rocznicy Radia Maryja, ale przeżyliśmy ją, przeżywamy i mamy nadzieję w niej trwać. Ja rozumiem, że wielu spośród nas od rana towarzyszyło Radiu Maryja, czy też telewizji Trwam, albo Radiu Maryja z telewizją Trwami. Po prostu te emocje sprawiły, że już niektórzy spośród nas poszli spać, ale niektórzy, mam nadzieję, dzielą ten los razem ze mną. Los przyjemny, błogosławiony, wcale nieuciążliwy, że możemy współtworzyć program Radia Maryja i tak jest od 27 lat. Za chwileczkę utwór sprzed 7 lat. Alleluja i do przodu z okazji 20. rocznicy powstania Radia Maryja. A tu okazuje się, że to, co było 20. rocznicą, przeminęło z wiatrem i to można powiedzieć już 7 lat temu. My mamy 27. rocznicę Radia Maryja. Spróbujmy, zapraszam, zachęcam, trzymać się pewnego rygoru. Jak to było z Radiem Maryja? Nieważne, co słyszeliśmy, bo tym często słyszymy na antenie Radia Maryja, że słyszeliśmy o Radiu Maryja to i owo. Ale spróbujmy dzisiaj, i do tego zachęcam, powiedzieć, jak to było, gdy pierwszy raz usłyszeliśmy. Może pamiętamy, jakie słowa, co to było, czy to był sygnał, czy to były słowa. Może pamiętamy, kto to był, co mówił. Co nas wtedy zastanowiło, zatrzymało, że nie pobiegliśmy dalej po różnych radiostacjach, zmieniając częstotliwość fal radiowych, kręcąc gałką bądź przyciskając w pilocie kolejną strzałeczkę, czy tam dwie strzałeczki biegnące do przodu, czy też do tyłu, wyszukującej innej stacji, tylko zatrzymaliśmy się i pozostaliśmy. A zatem jak to było? Cóż to był za głos, czy też dźwięk, który nas zastanowił, który nas zainteresował, zainspirował? I drugie pytanie, dlaczego pozostaliśmy i słuchamy Radia Maryja do dziś? A jeżeli jest ktoś taki, kto w tej chwili po raz pierwszy słucha Radia Maryja i zastanawia się, kto mówi, dlaczego mówi, to przy mikrofonie ojciec Benedykt. W sumie w radiu posługuje już niemalże 13 lat. To niewiele, są weterani, więksi, bardziej dostojni, bardziej, że tak się wyrażę, doświadczeni. Są, jak to w życiu bywa, też i młodsi. I mam nadzieję, że słysząc to, co Radio Maryja prezentuje, czym jesteśmy i kim jesteśmy, co stanowimy, co sobą reprezentujemy i dokąd zmierzamy, pozwoli Państwu i nam, i mi również, stworzyć dosyć ciekawą audycję. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, 536 600 lub 536 600 200.
na słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Czekam na Państwa telefony, na współtworzenie naszej audycji. Zapraszam do współtworzenia. To jest nasze wspólne dzieło. Radio.
radiu. W każdym razie jeszcze, bo to był właściwie wielki tydzień to był. Wielki tydzień chyba 92 roku, dlatego że była jakaś taka wiadomość podana chyba przez ojca Rydzyka już, że będzie wyświęcona kapliczka. Tylko nie wiem, mi się wydawało, że to był przez księdza biskupa Tlempa, ale to chyba był biskup chyba szczeciński. Nie wiem, jak się nazywa. W każdym razie, no, moja droga jest słuchania bardzo, bardzo długa. W każdym razie potem jeszcze te gazety wychodziły. No, to ja tam pisałam na każdej gazecie, bo ja tak od razu miałam podaj dalej i to rozdawałam na przykład, czy w Kościele zostawiam, no i potem patrzę, to się rozpropagowało. Także, bo szkoda mi było tych wiadomości takich, no, których nikt się nie było, prawda? Także w pracy, co tam miałam, no wchodzi, to na mnie mówią, wchodzi Radio Maryja, tak, to jest było to, no bo jak Anioł Pański czy coś, to zawsze wszystko tu, a no w każdym razie, albo gdzieś na wyższy ryzyk. Moja mama to już nie żyje, to już tyle lat, ale muszę się powiedzieć, że jak mam jeszcze nagrane ją przed śmiercią, jak ona mówiła, umarła w 94 roku, 1994 roku w kwietniu, ale słuchała tam, no do dwóch lat, tej koronkę, żeśmy odmawiali, a właściwie jeszcze koronkę jeszcze odmawiana była jeszcze przed Radiem Maryja, bo myśmy znali u nas w Białymstoku był ten obraz właśnie Jezu, ufam Tobie. To jeszcze taki ksiądz prowadził. Myśmy chodzili właśnie na te nabożeństwa jeden raz w tygodniu. Zawsze były takie z boku w kaplicy. Także myśmy to już znały dawno. W każdym razie mam nagrane, że moja mama już mówiła, to będzie święty człowiek. Ojciec Rydzyk. Później wiem, że cały czas słucham na okrągło. Źle odbierało radio, ale radio i kamerą wszędzie. W każdym, tak jak dzisiaj, w każdym pomieszczeniu, gdzie byłam i w łazience, wszędzie musiało być radio. I no, przeważnie do drugiej, tak jak teraz. Miałam mnie zadzwonić, bo mam taką właśnie jutro imprezę, że rocznica akurat wypada chrztu mojego syna w naszej katedrze. No, tak jest to. I my się sobie akurat na początku roku liturgicznego zadzwoniłam do niego, wiesz, jakie jutro święto, wiesz, jakie jutro święto. Ale w ogóle to mam syna, który się urodził 5 lat przed wyborem papieża, oczywiście o tej samej porze, co Ojciec Święty nasz Jan Paweł II. To było 16 października. Właśnie się urodził się w tym trzecim roku. No, bardzo dziękuję. Lat, to jeszcze bardzo takie dziękuję. Komórki, pozdrawiam Pani Zosiu. I dziękuję za to wspomnienie Radio Maryja. Tego, jak zaczęła go Pani słuchać. Radio Maryja, halo. Niech będzie Paweł Chrystus. Na wieki wieków, amen. No ja odpowiadam, bo jak pytają, to należy odpowiedzieć. A poza tym chcę oddać sprawiedliwość mojej sąsiadce. No, więc pytana jestem, jak to było z początkiem słuchania Radia Maryja. Właśnie było to w latach 90. Przyjechałam z Krakowa do Tarnowa, to tam jeszcze był wtedy domek, po sąsiedzku w sąsiednim domku do sąsiadki wstąpiła. A ona ma w ręku radio i tak biega z jednego kąta w drugi kąt po kuchni, żeby dobrze odebrać, żeby można było słyszeć. No i właśnie zdziwiłam się, bo tu modlitwa. Anioł Pański, później był różaniec, no i byłam bardzo zdziwiona. A ona natomiast chciała mi powiedzieć o tej nowości, że mamy właśnie takie radio, gdzie można się modlić. Także mądra sąsiadka, która wychowała 5 swoich dzieci, zresztą dobrze wychowała, już wtedy właśnie wiedziała, że to radio zaczęło funkcjonować i podzieliła się ze mną tą wiadomością. No i jestem właśnie słuchaczką od tych lat 90. radia, także bardzo jestem tej sąsiadce wdzięczna. Takie były początki. No, to chciałam Państwu powiedzieć. Bardzo gorąco dziękuję. Pan z Krakowa, dziękuję. Dziękuję, Pani Wando. Radio Maryja, halo. Bogdan Wielku z Małopolski, diecezja Sosnowiec.
No. Witamy, panie Bogdanie. Jak to było z panem i z pańskim słuchaniem Radia Maryi? Ja tu słucham już od drugiej połowy 90. lat. Z mamą słuchaliśmy. Wysyłałem na Radio Maryja od 98-9 roku systematycznie do dzisiejszego dnia. Wysyłam ofiary. No i mama już zmarła, nie żyje. Ale rodzina cała u nas słucha. Oglądamy telewizję, trwam. No i tu działamy też. Pamięta pan pierwsze słowa, czy pierwsze takie zdarzenie związane z Radiem Maryi, jak to było? Pierwsze zdarzenie to taka babcia tutaj z rodziny słuchała i ona nas naprowadziła na to radio, Selinowa, z Głoszowej. I coś powiedziała takiego, co zachęciło, czy przymusiła wręcz? Nie, mama tam chodziła i mówi, że właśnie dobrze tam mówią i zacząłem słuchać, szukać i znalazłem. Wcześniej jeszcze było Radio Mariackie z Krakowa, ale ono zbankrutowało, nie ma i utrzymać. A to chyba Mariackie chyba. Tak, też słuchałem. No, dziękuję panie Bogdanie, pozdrawiam. No, szczęść Boże, szczęść Boże. Dobrej nocy życzę z panem Bogiem. Dziękuję. Na Radio Maryja, halo. Tak, niech będzie pochwalony Jezus. Na Wielki Wiek Owamen. Proszę ojca, siostra Janina z Podkarpackiego. Tak wiele powiedziano o Radio Maryja, ale to nie wyczerpie tej wielkości i tego daru od Boga, od Maryi, od waszego zgromadzenia. Pragnę najserdeczniej, jak tylko potrafię, podziękować, zapewnić dalszą modlitwę. A gdy chodzi o słuchanie Radio Maryja, to no, jestem siostrą zakonu, współsiostra. Pojechałam właśnie do, tak miałam załatwienie sprawy i ona mówi, siostra, słyszałaś o Radio Maryja? Nie wiem. Ona mówi, słuchaj, no to jest coś wspaniałego. Ja na to był, proszę co to był 1992 rok, więc wtedy zaczęłam słuchać i no oczywiście no nie da się wszystkiego, ale do dzisiejszego dnia jestem emerytką i bardzo dużo korzystałam i w swojej służbie katechetycznej no i z naszego dziennika także gdy wyszedł. Jeszcze raz pragnę podziękować i życzyć na ręce ojca, dla ojca dyrektora, dla waszej, także przepraszam, tak dalej nazwę załogi, wszelkich Bożych darów, asystencji Ducha Świętego i dla wszystkich zaangażowanych, a dzisiejsza ta rocznica, no to po prostu no, wiadomo, ze względów zdrowotnych nie dałam rady być tak, ale duchem i sercem i po prostu no, tylko każdą nie z całości, bo się nie dało, to prawda, porządek dnia, modlitwy, ale oglądałam, słuchałam, no i homilia arcybiskupa, księdza Andrzeja Cienki był u nas w Sandomierzu, no mówię, został zmieniony, tak ma być, tak, no to już coś pięknego. Szczęść Boże, ojcze. Dziękuję bardzo, Pan pozdrawiam. Maryja ma was opiece. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, dziś w tę noc, czy podczas naszych rozmów, rozmawiamy o tym, jak pierwszy raz usłyszeliśmy Radio Maryja i dlaczego pozostaliśmy jego słuchaczami. Kolejny telefon, proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tadeusz z Opolskiego. Prosimy, panie Tadeuszu. Ja słucham radia od początku i mam duży sentyment, dlatego, że wtedy byłem bardzo młody, miałem 40 lat, jak pierwszy raz usłyszałem Radio Maryja. Odpowiedział mi nasz proboszcz, że jest taka stacja radiowa, której trzeba szukać, to jest stacja katolicka. Wtedy były jakieś problemy z odbiornikami. Pamiętam wtedy sąsiadów wszystkich powiadomiłem i kupiliśmy sobie odbiornik i szukaliśmy tej stacji. I pamiętam, pierwszy raz trafiłem, akurat była
nieprzerwane. Kiedy zawsze były jakieś tam problemy. To nie pamiętam, a tych starszych księży, którzy już nie żyją, ojców, którzy prowadzili. Ojciec Jan, pamiętam, z siostrą zakonną. A to były, chciałbym porady kulinarne, tak? Tak, właśnie. Zaczęło od tego, że leżałam w szpitalu w kaplicy.
Kościelnej leżała litania pańska. I trzeba było trzy tajemnice dziennie odmawiać i wtedy poszłam, to powiedział, że przecież może z radiem Maryja odmawiać, bo za nic będzie ci łatwiej. No i tak się zaczęło. No nie słucham wszystkich audycji. Staram się odmawiać rozaniec, bo to wtedy mi łatwiej to jest. I koronkę. No i tak teraz w nocy, jak mi jeszcze nie dni do spać, to sobie włączę radio i właśnie teraz słucham. Tak zaraz mikrofonu siał tutaj i znowu słucham. No. Bardzo gorąco dziękuję. Jak, takiego stażu, jak pozostali słuchacze. Nie mam też radia, nie mam też telewizji, mam po prostu nie. No moim telewizorem tego się nie opiera, więc muszę się zadowolić tym, co mam. No jak nie ma się, to się robi, to się mówi, co się mówi. Amen, aleluja, dziękuję. Powiem. Co powiem? Radio Maria, halo? Szczęść Boże, tutaj dzwoni Marek ze Szczecina. Proszę, panie Marku. Ja młodym człowiekiem jestem. Dopiero 18 lat skończyłem, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie Radio Maryja, ona dała mi siły. Przyjechałem do Szczecina z małej miejscowości i bez rodziny jestem w szkole w internacie. I właśnie jak nie mam tutaj rodziny, to ona mi daje tutaj siłę i moc, to radio. I całe właśnie wolne godziny, jak tylko mogę, to słucham tego radia. I ja Bogu dziękuję, że to radio istnieje. Ojcom redemptorystom, ojcu Tadeuszowi przede wszystkim. No, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 45 minut po północy, czyli kwadrans do pierwszej. Mamy 2 grudnia, niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu. Rozmawiamy o rocznicy Radia Maryja, szczególnie o tym, jak to było, gdy usłyszeliśmy pierwsze słowa, pierwszy sygnał Radia Maryja i dlaczego pozostaliśmy z Radiem Maryja. Halo, prosimy. Na wieki wieku, amen. Jesteśmy na antenie, prosimy. Proszę wyłączyć radio dźwięk. Od 4 lat słucham Radia Maryja. Chciałem powiedzieć, że to nie zacząłem słuchać, to nie wiedziałem, że w Polsce jest tyle dewotek i tylu pedałów. Między innymi Kaszyński, alias Gag. Ojej, ależ pan poleciał. Gdzie pan się takich złych skrzydeł dopielęgnował i dochował? Życzę szerokiej drogi. Ostrożnie, żeby pan nie wyleciał z orbity zdrowego rozsądku i realnej pogody ducha. Takie fantazje można się odrealnić i żadne tabletki ani żadna psychoterapia potem nie pomoże. Tak więc ostrożnie, proszę pana. I z szacunkiem do ludzi, wie pan. Ja pana nie obrażam. Niech pan nie obraża ludzi, którzy mają prawo i do Pana Boga, i do takiego radia, i do swojej pobożności, i do swojej dewocji też. I do swojej dewocji też. A zatem szerokie drogi, proszę Pana. Radio Maria, halo. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bruno, co do Ciebie kłania. Kłaniam się, Panie Bruno. Pozdrawiam serdecznie Ojciec Olej, Radia Maria. I oczywiście wszystkiego do Krzysztofa, wszystkich wielu Pan pozdrowy. Błogosławieństwa Bożego w lokali. Wszystkich urodzin Radia Maria. Właśnie tej wspaniałej organizacji, która jest jak gdyby natchniona Duchem Świętym i błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II. Jak to się stało, że Pan zaczął słuchać Radia Maria? Ja proszę Ojca, to tak, ja nie widzę i tak każda taka inicjatywa właśnie budująca, taki głos katolicki w tych czasach również był dla mnie bardzo cenny.
ten i od tego nasłuchiwałem, żeby coś takiego się postawało. No u nas było gdzieś radio pusto, a to trochę tam odchodziło od takich właśnie problemów. Za bardzo było trochę leńskie. Ale po prostu ja byłem kiedyś byłem taki, mimo to, że nie widzę, byłem taki aktywniejszy. Że tak powiem, pracowałem się trochę, udzielałem się na odnowie w Duchu Świętym w misjach. I tak się właściwie do misji taka znajoma informatorka zaangażowana mnie. Naprawdę, no,
naprawdę praca misjonarza na niektórych terenach misyjnych jest bardzo trudna. Trzeba wiele modlitwy, by misjonarz mógł przekazywać wiarę i sam się oczywiście ugadać i ugadać naród, bo to jest przecież misyjnym narodem. Ubogacamy przecież sami siebie, dzieląc się wiarą, przekazując wiarę, bo tak jak mówi Jan Paweł II, że wiara przekazywana się umacnia. Po prostu człowiek, który przekazuje wiarę, się umacnia, sam się umacnia. I to jest właśnie, myślę, że bardzo ważne. Myślę, że w Radiu Maria właśnie, że przekazujemy wiarę, że otwieramy się na siebie i oby tak dalej. Alleluja i do przodu.